Dobry wieczór, dziewczęta i chłopcy. Dzień dobry. Robert Mazurek. Krzysztof Stanowski. Dzień dobry, bo on wyjeżdża, ja zostaję. U mnie będzie wieczór, u niego dzień albo odwrotnie. W końcu jaka różnica? Dokąd jedziesz? Na Mistrzostwa Świata. Tam nie jest różnica aż tak duża, bo jak lecisz w dół, to czas tak się nie zmienia. W dół jak lecisz? Dobrze, a w jakiej dyscyplinie będą te mistrzostwa? Mam problem z definicją po ostatnim naszym meczu, ale założenie jest takie, że w piłce nożnej. A, no dobrze, bo to wyglądało jak bierki, ale dobrze, dajemy. Pytanie, czy będą mnie eskortować myśliwce F-16, gdyż w Polsce wybuchło zamieszanie i teraz podział jest klarowny. Ci, którzy byli za tym, żeby myśliwce F-16 eskortowały Jerzego Owsiaka w kierunku Nowego Jorku 9 lat temu, uważają, że teraz nie powinny, bo to jest bez sensu, to jest marnowanie paliwa. Myśliwce powinny stać w bazie i czekać na rozkaz. A ci z kolei, którzy byli przeciwko eskortowaniu Owsiaka, no i Owsiakowi, no bo wiadomo, że nie eskortowaniu Owsiaka, tylko Owsiakowi, to mówią, że powinny latać jak najczęściej i przygotowywać się do przechwytywania samolotów i ćwiczyć eskortę. To cudowne. Ja wiedziałem, że Owsiak budzi takie emocje, ale że eskorta przez pół godziny dwóch myśliwców, które tam odprowadzają samolot z polskimi piłkarzami, urasta do rangi narodowej dramy. Przepalamy paliwo, że powinno to wszystko stać w bazie. Potem by się skończyło tak jak z tymi rosyjskimi samolotami, co się okazało, że połowa kół nie ma. Że mchem obrosły. Tak. Ludzie chyba nie zdają sobie sprawy, że te samoloty latają cały czas. Chyba nie. I rzeczywiście straszna afera. Ja nie wiem, to może zróbmy taki podział, że ty będziesz mówił, że to dobrze, a ja się będę oburzał. Okej. To powiedz, że to dobrze teraz. To bardzo dobrze, że nasi piloci mają okazję do ćwiczeń, przechwytywania, eskortowania samolotów. Nie mogą tego robić na samolotach pasażerskich, bo wtedy przecież panika na pokładzie. No wyobraź sobie, lecisz sobie lotem do Barcelony, a tu nagle myśliwcem, to myślisz, że samolot porwany czy coś. No kiepsko. To oburzające. Powinniśmy paliwo przeznaczyć dla najbiedniejszych. Niech oni dostaną to paliwo. Nie dawać tym samolotom i tym piłkarzom, którzy w dodatku nawet... Nie zasłużyli. W dodatku nawet nie zdobędą złotego medalu. Tak. Rozdajmy paliwo najbiedniejszym. I to już było cięcie. Tak? Ale nie. Właśnie nie. Nie było cięcia? Nie było cięcia. Cholera. Bo trzeba też... się wcielić w rolę rozjemców sporu o Stadion Narodowy. Ja Matko będę Boska. Tym, co mówi, że PiS zepsuł, a ty możesz mówić, że czyli ty będziesz źle zbudował. Albo odwrotnie, nie, znaczy, jak wolisz. Czyli ty będziesz w faktach? Nie, fakty są wcześniej. Dobra, zaczynaj. Fakty są wcześniej, PiS zepsuł. Czy ja mam być w faktach? Tak. Platforma Obywatelska zbudowała piękny Stadion Narodowy. Piękny. I co? Te psuje z PiSu? Po prostu tylko się dorwały. Stadion nieczynny. Nie wiadomo, kiedy będzie czynny. Może się w ogóle zawalić. A to wszystko przez brak należytego nadzoru. Jak widać, Platforma Obywatelska ukradła pieniądze nawet na dach. Nie dość, że najpierw tam się lała woda, to teraz się okazało, że dach się popsuł. Platforma nie była w stanie wybudować nie tylko porządnego stadionu, ale nawet dachu nie było, nie mogli zbudować. Oni szopę mogą zbudować, a i wtedy jest prawdopodobieństwo, że ukradną drewno Stop. Wszyscy byli bardzo dumni z tego stadionu przez całe lata. Nic się nie działo. Jak pływalnie budowali, wszyscy byli dumni. I gdyby dalej PO zarządzało, to ten element wadliwy nie byłby w ogóle wadliwy, bo chciałem powiedzieć, żeby go naprawiono. Nie byłby wadliwy. Nie, nie byłby wadliwy, bo wszyscy mówili, że tak miało być, że od czasu do czasu tam nie ma ruchu. Ale po co te kpiny, panie redaktorze? Panie Anito, bardzo ładnie. Ja panu nie przerywałem. Dobranoc. Słuchaj, a propos samolotu tego. Poczekaj, ale to dajmy ludziom odetchnąć i ja się napiję kawę. Dobrze. Robert, a propos mojego wyjazdu, mam pewien problem, ponieważ pani Irena Kamińska-Radomska napisała poradnik. Kto to jest, przepraszam? No, Kamińska-Radomska. A, dobrze. Napisała poradnik dla dam. W teorii nie dla mnie. A w praktyce? Ale znajduję pewne rzeczy, które mógłbym wywnioskować i przejąć. Ale też przejmuję się moją żoną po prostu, która... Co z Martą? Chciałaby być damą, a teraz nie wiem, czy da radę, bo my lecimy razem. I słuchaj, my no zawsze... No to już wtedy ma na długie loty, rzeczywiście no wiadomo, na długie loty zawsze ubieramy się wygodnie.
Na przykład w dres. Nie, Marta nie. Marta zawsze bardzo ładnie wygląda. Bo ma ładny dres. Nieprawda. Tak. I słuchaj, i się okazało, że nie wolno, bo w tym poradniku dla dam jest napisane, że nie można zakładać dresu na długie loty i w ogóle. Ale dres to po angielsku sukienka. Ale to jest po polsku książka. A, przepraszam. Można zapytać dlaczego. No właśnie, więc pytam dlaczego. Dlatego, że lotnisko jest miejscem o charakterze międzynarodowym. Stajemy się w takim środowisku ambasadorami naszego państwa. Jezu, stanowski ambasador. Musimy jak najlepiej reprezentować siebie i kraj. Nie w dresach i przydeptanych butach, grzmi ekspertka. Niejednokrotnie w Polsce i za granicą byłam proszona o przejście do kolejki VIP, VIP. A dwa razy w życiu zdarzyło mi się nawet, że obsługa zaproponowała mi klasę biznes przy bilecie w klasie ekonomicznej. Dlatego się ładnie ubrała. Nie. I ja jutro jak się odpierdolę do tego samolotu. Wyrażaj się. Nie, zrozumiesz, ludzie będą opowiadać o tym historię. Aha. A ta książka w ogóle jest niezła. Mhm. Jadłeś coś kiedyś w samolocie? No i tak, tak. Na długich lotach to się nie da uniknąć. No właśnie, a ta pani pisze, że generalnie pisze o pociągu, ale zasady są chyba takie same, że dama nie powinna jeść. Powiedz to Marcie, że zjesz jej porcję. Ale słuchaj, i jeżeli jesteś bardzo głodna, możesz ewentualnie sięgnąć po małe czekoladki lub cukierki. Ale, ale i to w toalecie, jak nikt nie widzi. Ale wypada wtedy poczęstować innych pasażerów. Wyobrażasz sobie? Się pani częstują? Taką skrzynkę M&M'sów i idziesz przez cały samolot. Się pani częstują? I na końcu nic nie zostaje? Nie, ale później masz takie... I musisz czekać, aż kto inny to powtórzy. Ale na przykład jak lecisz w biznes klasie, to czy odwiedzasz też pasażerów klasy ekonomicznej? Oczywiście. Pokazujesz im. Nie. Pokazujesz im. Właśnie nie wiem. Dobrze, to dopytamy pani jeszcze. Pani Kielecka-Radomska, nie. Nie, Kamińska-Radomska jest moją ulubioną autorką od dzisiaj. Będę się słuchał. Krzysztofie, tak. Bo jak ty będziesz odlatywał, to ja chciałbym cię jakoś pożegnać. Wolałbym nie. A ja bym jednak chciał nie tylko cię przytulić, ale również może pójdę na lotnisko. Tutaj, słuchajcie, najbliższy taras z Misia, najbliższy taras widokowy w Kielcach. We Wrocławiu. We Wrocławiu, no nieważne. Otóż nie we Wrocławiu, Krzysztofie. Jest taras wybudowany gdzie indziej. Gdzie? To ty miałeś opowiedzieć, więc ty nie bądź taki mądry, pokazuj. Dobra, ja udawałem, że mnie zaskakujesz tą historią, a ja ją mam gotową przecież oczywiście. No właśnie. Tak. Słuchaj, to jest, uważam, najpiękniejszy taras widokowy, jaki stworzono w tym kraju. I ten we Wrocławiu, czy na Okęciu, to w ogóle... Chciałbym najpierw, żebyś się po prostu... Zobaczyli. Słuchaj, to jest zabawne, bo jak wrzucasz Myśliszu w Google, to od razu ci pokazuje platformę widokową. A na trzecim miejscu Myśliszów, platforma widokowa, koszt. Ludzie, ale ludzie są niewdzięczni. Ludzie są Jesteś po prostu... Wybudowali im takie coś. Budujesz z myślą o ludziach. Tak, a oni piękne nic. Miejsce, żeby mogli sobie popatrzeć, czy na samolot przelatujący hen na niebie. No, raczej w lesie. Przebiegającą sarenkę. Sarenkę przebiegającą w lesie. No. A oni... Oni, zamiast, a za ile od razu? Zamiast tak. pójść i się ucieszyć, to pytają, ile to kosztowało. To wieśniaki. Ile? To odechciewa się. Po prostu odechciewa się robić. Dla was po prostu to się naprawdę nie opłaca nic robić. Taki starosta, czy tam wójt, czy nie wiem kto, pan Zdzisiek, się natrudził, zrobił to, tak? A wam się co? Nie podoba się platforma widokowa? Stanowskiego moglibyście pożegnać, pomachać mu. Ja będę patrzył w dół, może was zauważę na tej platformie. Na pewno. Ale jeśli będę w okolicach Dzierżoniowa, tak. to bardzo chętnie bym pojechał i zobaczył, jaki jest widok z tej platformy. Uważam, że musimy doceniać takie atrakcje, bo jak się nikt nie będzie tam chodził i nikt nie będzie na nią stawał i patrzył, to takie platformy nie będą zarośnie, powstawać. Tak. I nie będzie, nie będą po prostu inni naśladować tych tak. wiesz. I to byłoby miejsce. Bardzo smutne. Tym samym muszę powiedzieć, że ta platforma dołączyła do wież i platform widokowych na Dolnym Śląsku, a ich jest całkiem dużo. W ogóle Dolny Śląsk to jest miejsce, któremu poświęcimy teraz, pozwolisz. Dobra, czy nie wolałbyś na taką iść platformę? Znaczy, tamta jest dla ludzi z... Proszę cię. Poczekaj, no ta jest kiepska. To banalna, a tamta to każdy jest gubi. Dla ludzi, którzy się boją wysokości. Z lękiem Poza tym dla ludzi z wyobraźnią, którzy już no wyobrażają tak. sobie, co można z góry widać. To jest banalne. Słuchaj, nie, ja bym jednak chciał zostać przy tym Dolnym Śląsku. To jest piękny region. No właśnie, jak pięknie... Zacznijmy od... Jak pięknie przeszliśmy do Wrocławia. Tak.
Tak, zacznijmy od tego, że prezydent Wrocławia, wiecie, to jest ten sam dżentelmen, co on jest stałym gościem naszego programu. Ja nie wiem, on będzie miał taką kartę stałego klienta. Tak, może mu kartę w ogóle taką magnetyczną wyrobimy, że mógł tu przychodzić do redakcji. To prawda, w końcu to ja, dzień dobry. Jacek Sutryk. Jacek Sutryk, słuchaj, najpierw lajtowo Jacek Sutryk zaprosił wrocławskich dziennikarzy na spotkanie. Mhm. No i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że nie przyszedł. A wiesz, że kiedyś miałem taką sytuację? Opowiadałem ci. Nie. Zaprosił mnie prezes Empiku na spotkanie i przyszedłem. Wprowadzono mnie. A on nie przyszedł. Przecież wprowadzono mnie do biura, czekałem 45 minut i powiedziano mi, że nie przyjdzie. I poszedłem sobie do domu i nigdy więcej nie mieliśmy kontaktu. Kiedy Roman Giertych był ministrem edukacji, zaprosił mnie na wywiad. Poszedłem, poczekałem pół godziny i poszedłem sobie. No bo stwierdziłem, że on dzwonił w tym czasie, że już przyjdzie. W związku z tym, jak następnym razem w końcu mnie tam ubłagał i przyszedłem, to podarował mi książkę w prezencie. Wyłudziłeś takim sprytnym sposobem. To była książka jakiejś pani komunistki, którą Jerzy Jaskiernia podarował jakiejś innej towarzyszce. Mam to z dedykacją od Jerzego Jaskierni. Dobra, stop. Słuchaj, zostawmy Jacka Sutryka na moment, a właściwie nie, przejdźmy do tego Jacka Sutryka, bo zostawmy te głupie opowiestki o książkach. Mhm. Jacek Sutryk, moim zdaniem, on nie przyszedł na to spotkanie z dziennikarzami, bo miał ważniejsze sprawy na głowie. Jak wiecie, to jest człowiek, który tam nieustająco handluje domami, który tam ma dużo znajomych w tym Wrocławiu. Otóż tam powstało... Nie tak dużo. Jak się okazuje, nie tam tak dużo. Tam z sześciu, którzy wszystkie możliwe spółki zahaczają. To teraz, Krzysztofie, ja mam do ciebie pytanie. Czy chciałbyś zarobić 12 tysięcy złotych i nie musisz robić tak literalnie nic? Nie tam, że przychodzić do pracy i nic nie robić. Nie, nie musisz nigdzie przychodzić, nic nie robić. Tak, idziesz tak, gdzieś tam. Tak, nie mów dalej, tak, po prostu tak. Tak. No to Krzysztofie, jest dobrze, bo kwalifikacji żadnych nie musisz mieć. No i tak bym żadnych nie miał, więc idealnie się pode mnie to wszystko wpisuje. I zapisałeś się do Platformy Obywatelskiej albo do Koła Przyjaciół Jacka Sutryka? I teraz zrobiłeś mnie w konia, bo ja na początku programu byłem po drugiej stronie barykady i to ty się możesz teraz zapisać tam. Nie. Tak. Nie. Ty byłeś w platformie. Nie, ty byłeś w faktach. Ty byłeś w faktach przecież. Ja byłem w PiSie, w tych wiadomościach. No dobra. Więc to ty możesz się zapisać. Słuchaj, dobrze, tak czy owak, do puenty. Otóż, proszę państwa, każda instytucja, jakaś spółka miejska, nie wiem, tam zajmująca się wywozem nieczystości czy czegoś, ma swój zarząd, to jest jasne. I ma też zarząd, ma radę nadzorczą. Żeby zasiadać w takiej radzie nadzorczej, to trzeba mieć kwalifikacje, trzeba zdać egzaminy, mieć jakieś wykształcenie. No to jest kłopotliwe dla wielu ludzi, tak. Na przykład dla ciebie czy dla mnie, nie? Mhm. I wykształcenie, te rzeczy, egzaminy. Ale, otóż jest i na to sposób. Jacek Sutryk go wymyślił. Można tam wymyślić radę programową. I teraz, tak. To, że istnieje rada programowa, nie wiem, kanału sportowego na przykład, to by się jeszcze dało jakoś uzasadnić. No, my wymyślamy, jaki ma być program, prawda? Mhm. No ale rada programowa wodociągów. O, to dobre. Ale najlepsze jest nie rada programowa wodociągów. Najlepsza we Wrocławiu jest. I teraz wracając do pieniędzy, zaraz o tym opowiem, ale pieniądze. Posiedzenia rad programowych spółek wrocławskich odbywają się, uważaj, dwa razy do roku. No tak, no bo dwa razy do roku wymyślają dobry program. I go na pół roku, potem. Tak. Musi być jakaś rada do spraw realizacji programu. Jeszcze kolejna. Masz nieco ponad 2000 miesięcznie. To do ciebie czy do mnie pisze Jacek Sutryk? O, do mnie. Do mnie. W każdym razie zbierasz 2000, nieco ponad 2000 miesięcznie. I nie musisz nic robić. Przychodzisz tam. Już to mówisz, nie masz. Przychodzisz w czerwcu. No, do Jacka Sutryka, no, zaraz ci podam numer. Dobrze. Ale najzabawniejsze jest co innego. Otóż, żeby nie było tak, bo wy sobie pewnie ludzie myślicie, że oni tam w tym Wrocławiu, w tych radach programowych nic nie robią. No, robią program. I ja ci powiem jak. Na przykład, bo w Akwaparku jest rada programowa. Akwaparku. Albo Akwa. Albo Akwa. W każdym razie w parku wodnym jest rada programowa. I teraz uważaj. Ale wybrnął. Nasi rozmówcy opowiedzieli nam o tym, że rada wpadła na pomysł, aby w basenowym bufecie pojawiły się sałatki i inne lekkie przekąski. O. Do tego trzeba było rady programowej. Dalej. Była więc dyskusja i wnioski. Później głosowanie. Pomyślne. Dzięki temu klienci basenu mogą teraz zjeść sałatkę.
jak nam powiedział jeden z członków gremium, czyli Rady Programowej, Rada Programowa testowała danie i okazała zadowolenie. Sałatka smakowała. Czy jeszcze wpieprzyli sałatkę za darmo? To a Super jeszcze... Express, to oddajmy, bo to ważny dziennikarz Super Expressu tam tropi te rady. A czy nie jest czasem tak, że oni jeszcze podglądali wcześniej Aquapark w Sydney na przykład i zobaczyli, że tam są sałatki? Nie wiem. Zaraz może się okazać, że tak było. Pojechali najpierw na wizytę programową do Sydney na miesiąc. Tak. A wyobraź sobie, bo to wiesz, ale wodociągi... słuchaj, łatwo kpić. Nie, no. Stop, łatwo kpić. Mhm. Zawsze można powiedzieć, że coś jest głupie, że wymyślili sałatki, każdy wymyślił sałatki. Masz rację, można. Ja chcę powiedzieć, to jest nie tylko głupie, nie. Ale chcę wam wrocławianie pomachać teraz, bo was rżną na kasie. Już? Już. To teraz wyobraź sobie, że my jesteśmy w takiej radzie programowej. A nie, przepraszam, odwołuję to wszystko. Ale nie, ale już jesteś w tej radzie. I wiadomo, kasa kusi. To musisz coś wymyślić, jakiś program. I teraz pytanie. Sałatki. Co ty byś wymyślił, będąc członkiem Rady Programowej Aquaparku we Wrocławiu? No może na przykład, wiesz, ja bym wymyślił, żeby robić zumbę dla dorosłych. A ja, że zumbę dla dzieci. I już, mamy, ty masz pomysł, ja mam pomysł. A ty mi ukradłeś pomysł. Ja pytam serio, żeby wiesz, żeby potem przychodzi taki dziennikarzyna z Super Expressu i pyta, co zrobiłeś z nienawistną miną. I ze złymi intencjami. A ty, że zumbę. I żebyśmy się obronili. No stary, to ja mogę, wiesz, na przykład ja bym rozwiesił plakaty, żeby się nie obżerać. Mhm. Że sałatki bym nie dawał w ogóle, nie obżerać się. Teraz jest nowy trend, że się nie obżeramy nawet sałatkami, chudniemy. Ludzie przychodzą na basen po to, żeby się posportować troszkę. Ja bym zrobił zawody w pływaniu na przykład. Mhm. To naprawdę bardzo oryginalne na basenie. Wow. To rzeczywiście, do tego trzeba było Rady Programowej i sutego honorarium. I w ogóle zrobiłbym jeszcze tak, żebym zapłacił 2 miliony złotych Śląskowi Wrocław. Żebyś nam żeby wykąpał. Piłkarze przyszli na basen i się przepłynęli i ja bym to nagrał i powiedział, że Śląsk Wrocław pływa w moim akwaparku i to by była usługa reklamowa. Wzajemna, taka reklamowa. Oni też by to gdzieś pokazali. Każdy by sobie przelał nie swoje pieniądze. Powiedziałem, to jest banalne, żeby się tam Śląsk Wrocław wykąpał. Weź ten Mondralo, połącz to z zoo. A to nie, wtedy trzeba by zamknąć jakoś ten basen pewnie. TBS Wrocław. Tak. Pamiętasz, pisaliśmy o TBS-ie Wrocław, który jest instytucją, która się musi reklamować, bo ma tanie mieszkania dla Wrocławia. A nikt nie chce tanich mieszkań. To jest w ogóle przewalone, nie? Wrocławi są wszyscy tak obrzydliwie bogaci, po prostu mają w dupie tanie mieszkania. Zaszkodasz tym TBS-em. Nikt nie chce tanich mieszkań. Wszyscy kupują apartamenty po 200 metrów. Premium. Musi być taras, musi być loggia. Taras widokowy. Widokowy taras, oczywiście. Komunikat TBS-u, ja ci pozwolę, że przeczytam. Tak, koniecznie. Wiecie, bo my tu się nabijamy, myślimy nie. sobie pewnie, że tam przychodzą ludzie bez kwalifikacji albo co. Jest komunikat TBS-u. Członkowie Rady Programowej TBS Wrocław dobierani byli pod względem potrzeb merytorycznych spółki. Kropka. Potrzeby merytoryczne spółki, że co, że budowlanych wzięli? Nie, gucio. Słuchaj, gdziekolwiek mówi się o potrzebach merytorycznych, to brzmi dobrze już po prostu. Tak. To brzmi tak, jakby ktoś to przemyślał, zaplanował i zrealizował. No więc, słuchajcie, a Wrocław to jest cudowne miasto, tak teraz na serio. Mają prezydenta, który dorabia sobie w Gliwicach i w Tychach. W związku z tym do tam pilnowania różnych rzeczy we Wrocławiu zaprasza prezydentów Gliwicy Tych. Mają prezydenta, który tam jak sprzeda mieszkanie czy dom... Ale to F-16 marnuje paliwo, nie oni. Tak, to nie oni, broń Boże. To się okazuje, że znajomym. Albo jak kupi... za pół ceny to od jakiegoś biznesmena, któremu miasto tak się akurat złożyło i tak płaci. A on później... chyba nie zostanie prezydentem. Ja pierniczę, słuchajcie, Rada Programowa Wodociągów, żeby mi, przepraszam, woda w kiblu leciała? A nie, kible, przepraszam, to jest strategiczna inwestycja, tam po pół bańki chodzą. A bądźmy przez chwilę członkami Rady Programowej Wodociągów, bo to będzie trudniejsze. Z basenem poszliśmy na łatwiznę. Wodociągów? Tak. No dobrze, teraz uwaga, proszę Państwa, Mazurek i Stanowski, albo Stanowski i Mazurek wymyślają, co, na jaki pomysł może wpaść Rada Programowa Wodociągów Wrocławskich? Ja bym na przykład... zaproponował, żeby oprócz zimnej wody leciała gorąca. I teraz przebij to. Ha! Ale to, wiesz co, to nie na ten czas. A nie. To nie na ten czas. Oszczędzę ja uważam, że wodociągi powinny wyjść z kampanią, żeby oszczędzać wodę na przykład. Czy to nie jest, i czy to nie jest, i widzisz, czy ja teraz nie zakasowałem cię, że dałem tak dobry przykład,
że uzasadniłem wszelkie wydane na mnie pieniądze. Oczywiście. Powinieneś się tam zgłosić. A najgorsze, jak oni mi teraz to ukradną, ten pomysł, i jutro jakiś członek Rady Programowej Wodociągów powie, zróbmy kampanię, żeby oszczędzać wodę. Nie, no, dość tego, naprawdę. Zawsze ktoś zarabia na moich pomysłach. Zawsze, zawsze. Żeby środowisko szanować, to tak z wodą ma związek. Co by tu jeszcze? Żeby nie wrzucać te niedopałków do spłuczki, tam no do talety. No i chusteczek i takich mokrych. No, żeby nie też wrzucać, nie wrzucać, bo się zatykają rury. No. A się i to można zrobić taką inną kampanię na każdy miesiąc albo na każdy kwartał, prawda? Mhm. Właśnie z chusteczkami, z oszczędzaniem wody. No bo po co masz latem robić kampanię, żeby oszczędzać ciepłą wodę, jak wtedy... Jak wtedy mało używasz, tak. To wtedy w ogóle wody nie myj się, jest lato. Idź na basen. A można jeszcze się, jak to się popularnie mówi, skrosować. Na przykład namówić ludzi, żeby szli na basen się myć. To jest kampania TBS-u i MPWiK, Rady Programowe Połączone, mówią, idźcie stąd, idźcie z domu, nie zużywajcie energii i nie zużywajcie wody, idźcie na basen. Kupiłeś tanie mieszkanie, tak. Oszczędzaj wodę, idź na basen. Tak. Zaoszczędziłeś, masz pieniądze na basen, na bilet. Cześć. Krzysztofie, jest taki pomysł, zupełnie poważnie, żeby odbierać samochody kierowcom, którzy byli pijani i zostali złapani przez policję na jazdę po pijanemu. I bardzo dobrze. Generalnie bardzo dobrze. Ja tylko mówię, że zostawiając ten temat na serio, bo to tak serio to w zasadzie się zgadzamy, ja myślę, że tu jest, słuchaj, taka okazja dla kolekcjonerów. Kolekcjonerów aut? Kolekcjonerów aut. I to nie takich byle jakich aut. No bo wiesz, samochód to pójdziesz, kupisz sobie tam w internecie, są ogłoszenia albo na jakieś tam giełdy staroci, na przykład mój samochód. Możesz tam sobie to kupić. No ale, przyjacielu. Wtedy możesz mieć taki samochód, nie byle jaki, z certyfikatem. Tym samochodem jechała Beata Kozidrak. O! Albo ten samochód został zajumany Jerzemu Szturowi. I tam zawsze musi być taka adnotacja. Przy Kozidlak niebity, zatrzymany i tam opis sytuacji. Ulica Puławska od lewej do prawej, zatrzymana, ale nie zawadziła. I Sztur, lekko bity, tam... Tam zadrapanie tam. Pokazane tutaj, w tym miejscem motocyklista dostał bum. I to też, wiesz, na wartości zyskuje takie auto. No oczywiście, bo to historyczny samochód. I miałbyś sekcję aktorska, sekcja muzyczna, taki, sekcja sportowa. Jakiś taki bogaty człowiek mógłby sobie taką flotę aut skompletować. Dzisiaj się przejadę Szturem, a jutro Stockingerem. Dobre, ale dobra. Tak w ogóle to jesteśmy za czy przeciw? Za, tak? Za, zasadniczo tylko, za. Tylko się zastanawiamy, że tam na pewno będą jakieś kwiatki. Tylko zastanawiamy się, że zaraz się okaże, że na takiej sytuacji, teraz mówiąc serio, ucierpi ktoś niewinny, no bo zabiorą samochód jakiemuś głupkowi, łajdakowi, pijanemu mężowi i w związku z tym żona nie będzie mogła na przykład chorego dziecka odwozić. I my się później będziemy tutaj... Argument na chore dziecko zawsze się musi pojawić. Wiem, i zawsze będziemy później wyrywać tutaj włosy z głowy i mówić, no kurka, nie przemyśleli tego. No więc ja mówię od razu, że tu mogą być jakieś głupie sytuacje, bo oni w tej sytuacji, co prawda, nie będą zabierać samochodu, ale każą płacić tyle samo, ile on jest wart, co na jedno wychodzi. To mi się nie podoba. Gdyż jak tobie zabiorą samochód, to możesz się bilonem rozliczyć. To jest w ogóle nie fair, że wyjmiesz sobie jakieś drobniaki i mówisz, miałem jechać do Żabki po kolejne piwko. Nie, ty nie pijesz piwka, no. I nie chodzisz do Żabki. W każdym razie rzucisz tymi bilonami tak w policjantów i macie. Gdzie? To jest hejt. Hejt na ubogich tym razem. Naprawdę tu się odbywa coś strasznego. To jest wycena live twojego auta. No ale dobrze. No i teraz kto na tym zyskuje? Jakby nie daj Boże. Mówię nie daj Boże. Wpadło mi do głowy jechać w stanie wczorajszym. Nawet nie po piciu, no ale w stanie wczorajszym. I by mnie policja złapała i by się okazało, panie Mazurek, masz pan 0,3, a nie 0,2. Płać pan, zabieramy auto. Ja wtedy wyciągam. Ziu, masz pan, no ile tam, to jeszcze masz pan, reszta to dla pana na piwo. A ty, Stanowski, pół bańki i w plecy. Weź już nic mi nie mów. Słyszałeś o Niesiołowskim? To jest historia, przy której należy przyklęknąć z podziwu. Z podziwu przed sądem. Ale będziemy to robić? Będziemy to robić. Klękać?
Tak, ale to jak dopiero trafimy pod ten sam sąd. Powiedzmy może, o co chodzi. To tak. Ty opowiesz. Nie, ja mam to ładnie opisane, więc może To śmiało, jak masz ładnie opisane. Otóż, proszę Państwa, Stefan Niesiołowski to legenda opozycji. Teraz to mówię zupełnie bez jakiejś ironii. Facet hiperodważny wtedy, kiedy za odwagę szło się do więzienia. Stefan Niesiołowski był w więzieniu. Później był takim hiperkonserwatywno-narodowo-katolickim posłem, ale mu przeszło i wylądował w Platformie. No i dobra. Pali go jego działalność polityczną. Sąd potwierdził, że w latach 2013-2015 dwóch biznesmenów, niejaki Bogdan W. oraz Wojciech K., opłacało... Jak słyszę Wojciech K., to zawsze się Wojciech martwię, K. że to jest mój kolega Wojciech K. No, no dobra. To nie ten. On nie jest biznesmenem. No poza tym on nikogo nie opłaca. Chyba. Słuchajcie, ja cytuję teraz, więc spokojnie, żeby nie było. Dwóch biznesmenów opłacało Stefanowi Niesiołowskiemu spotkania z prostytutkami, a on pomagał im w zdobyciu kontaktów w grupie Azoty. Kontaktów i kontraktów. I tu jest pytanie. Spotykał się z prostytutkami. Czy to od razu musi oznaczać coś złego? Z pracownicami seksualnymi. Oczywiście, z takimi sex workerkami. Tak. Rozmawiał z nimi o polityce. Dziewczęta się chciały dokształcić. Opowiadał im o opozycji. Różne rzeczy mógł im robić. Więc to, żebyście nie myśleli, że to da coś złego. No ale teraz słuchaj. Sąd jakoś tak nie przyjął tej wersji i uznał, że dobra, po prostu biznesmeni płacili prostytutkami za to, że Niesiołowski załatwił im jakieś kontrakty i biznes i interesy. I wiesz co? Sąd uznał, że do korupcji jednak nie doszło. A wiesz dlaczego? Bo Niesiołowski pomagał przedsiębiorcom jako ich wieloletni przyjaciel, a nie poseł na Sejm. I to jest patent cudowny. Ale to, Czekaj, masz ministra, zaprzyjaźniasz się z jakimś ministrem, stary, słuchaj, załatwmy to tak, zaprzyjaźnijmy się. A ja cię nie lubię nawet. Nie ma to żadnego znaczenia. Zaprzyjaźnijmy się, pojedźmy gdzieś może razem z rodzinami na wakacje i zróbmy sobie zdjęcia, wiesz? I tak przez 20 lat. Nie dam 20 lat, wystarczy raz, no już bez przesady, za to poznaliśmy się bliżej, lubimy się i tak dalej. No tak. I ty mi teraz załatwiasz jakiś kontrakt. Ja dzięki temu zarabiam tam zylion złotych i pół zyliona ci odpalam. To po przyjacielsku. I później przychodzi do mnie, puka do ciebie jakiś prokurator, nasłany przez tych tam z tej drugiej opcji. I mówię, panie, pan tu załatwiałeś temu facetowi jakiś kontakt, to łapówkę pan wziąłeś. Jaką łapówkę? Ja mu pomagałem. To przyjaciel. A że on się odwdzięczył, tam mi dom dał, przyjacielowi miał nie dać. Cudne, nie? Bardzo mi się podoba ta postawa. I bardzo mi się podoba to, ile medialnie można robić z tym wyrokiem. Niesiołowski został uniewiniony z zarzutu pomocy jakiejś tam korupcyjnej swoim przyjaciołom, za którą rzekomo miał otrzymywać wynagrodzenie w postaci seksu z prostytutkami. I sobie myślę, o kurczę, uniewinili go. I koniec tych wiadomości, nie? I potem dopiero dojeżdżasz do domu i czytasz... Odbierasz inną stację? Inna stacja, że prostytutki były, przyjaciele były, korupcja... Wydaje się, że też, ale po prostu sąd uznał, że to po przyjacielsku, a nie po kumpelsku. Ty, ale to jest w ogóle coś niebywałego. Ja bym naprawdę chciał poznać tego sędziego, czy też tę panią sędzię. Zaprzyjaźnić się z nim. To wtedy, stary, może zrobić wszystko. Ale bo co? Bo z przyjacielem to nie ma korupcji, nie? Nie ma. Nie, no to wiesz co, to przepraszam, to przypomina mi rechot pewnego nieżyjącego polityka z prostytutką, nie ma gwałtu. No i to takie, wiesz, cudowne, nie? Tak. Słyszałeś o skandalu w wielkopolskiej parafii? Ksiądz Wiesław. Jurny Wiesław, tak jak Jurny Stefan. Tak, ale ja tu chcę od razu powiedzieć, że to jest oburzające. W zasadzie to tych biednym księżom już żyć nie dają. Ty już go bronisz, a jeszcze nie powiedziałem, o co chodzi. Sprawę opisuje Poznańska Gazeta Wyborcza. Z ustaleń dziennikarza wynika, że były proboszcz parafii w Trzcinicy na terenie powiatu kępińskiego miał współżyć z kobietami. No i właśnie o co chodzi. A z kim? Wiesław C. został tu proboszczem w 2013 roku, 8 lat później o tym, że żona zdradza go z księdzem, dowiedział się jeden z mieszkańców. I tak dalej. Okazało się, że tych kobiet było więcej i były rozsyłane nagie zdjęcia. No, ciągle nie wiemy, o co chodzi. Ale to musi być naprawdę udany egzemplarz. Tak. I ten ksiądz musiał się ukryć. I ukrył się u innego proboszcza w okolicy. No. I parafianie go wzięli w obronę.
mówią, że to nie jest do końca tak, że on jest taki, taki kobieciarz, bo od lat ma jedną partnerkę i dorosłego syna. No właśnie. To może dlatego mają za złe, że on ją zdradza, tę partnerkę. Ale tak w sumie, wiesz co, powinni pozwolić. Przecież to jest bez sensu. Księżom? Tak. Ale myślisz, że taki Jurny Wiesław to jakby miał jedną żonę, to by nie latał za innymi? Może i Wiesław by latał, ale może inni by nie robili głupot. No jak widać, oni robią głupoty z chłopcami albo z kim. I myślę, że to nie jest wyjście, wiesz? To znaczy generalnie wyjście jest proste. Jak masz ochotę zakładać rodzinę albo się uganiać za kobietami bez zakładania rodziny, to rób to. Nie łącz tego z byciem księdzem. A mi to nie przeszkadzało. No dobra, nieważne. A tobie to by w ogóle nie przeszkadzało i tak nie zaglądasz do kościoła, to co ci to? Ale może bym zaglądał, jakby tam był facet, który ma rodzinę i bym czuł, że... Jurny Wiesław by cię na pewno do Pana Boga przyprowadził. Jedziemy do Trzcinicy, do Jurnego Wiesława? Jedź, może cię nawróci. Słuchaj, bo okazało się, bo ja tak zapowiadałem, że może wrócimy do Marszu Niepodległości. Tak. I okazało się, że nie wrócimy. Nuda totalna. Straszna. Straszne. Nic nie było, nikogo nie pobił, empiku żadnego nie spalili. Młodzież Polska zarzuciła mi na Twitterze, że mam mało ogłady. Że jeszcze raz, że co? Że brakuje mi ogłady. Tobie? Tak. Młodzież Wszechpolska urządza lekcję savoir-vivre. Poczekaj, tak. Niech się wyśmieje. No napisali i tak mi głupio teraz, bo to nie wiem, młodzież chyba muszę gdzieś wyjechać, przemyśleć swoje zachowanie. Ale to w ogóle tam straszne było, nawet nie podpalili wozu TVN Meteo, nic. Ale mało tego, nawet nikt sam sobie niczego nie podpalił dla draki. To w ogóle... Rozumiesz? Moim zdaniem budżety już zostały nomen omen przepalone w telewizjach. Już nie ma tak, że rano zebrani mówią, dobra, Stefan, ty podpalasz nasz wóz. Tam ci podpalą swój na pewno, to też kamery na nich ustawcie. No i jest amatura. A teraz jest cięcie kosztów po prostu i coraz gorsze są te maszyny. Poza tym, jak podpalasz, to się te gazy cieplarniane unoszą, klimat. No tak, no tak, ale zostały zdjęcia. Zostały zdjęcia. Słuchajcie, dwa oblicze niepodległości. Po prostu... Sam wybierasz, kim jesteś teraz. Choose your fighter, jak to się mówi. Czy chcesz być... Andruszkiewiczem. Ministrem Andruszkiewiczem. Chcesz być? Ja marzę o tym. A to wolisz tym drugim? Musisz jednego wybrać. A ten drugi też mi się podoba. A drugi to jest Soldić, zawodnik MMA, który napisał ostro. Ostro, proszę. Niepodległość. Nie wiadomo, jak to zaakcentować. Na 100 sposobów można, wiesz. Zobacz, pobawmy się tym. Co miał na myśli? Czy niepodległość? Mogłobyś niepodległość, tak, że żądam niepodległości. Ale mogłobyś... Ale że nie... No. Nie, poczekaj, bo tu brakuje ewidentnie znaku przystankowego. Bo gdyby tak było, jak ty mówisz, to było niepodległość, przecinek, to by znaczyło niepodległość, Ale moim zdaniem on jest słaby w przecinki. Ale może też chciał powiedzieć, że niepodległość to No właśnie. I to wtedy jest źle. Niepodległość, Nie, to nie tak. Niepodległość, O, to jest inna interpretacja. I wtedy oznacza, że ten pan wcale nie chce niepodległości. Albo. Ale... Albo niepodległość, 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 Cezary Pazura powinien przyjść i to odegrać na 30 sposobów. My jesteśmy słabi aktorsko, natomiast. Roberto trzeba powiedzieć jedno. Słuchaj, tekst tekstem. Jak widać, on nie jest. Niepodległość, On po prostu, jak nie napisze, to nie wie, co napisał. To jak napisać, że jest Dzień Niepodległości? Spytał się kogoś, jak ktoś napisał? A po prostu napisz niepodległość. Co masz napisać, No niepodległość, no. Napisał. To jak ten słynny dowcip, dlaczego w Rosji są szersze tory. Tak. No powiedz go państwu teraz. Ale wszyscy znają, więc nie trzeba opowiadać. Skoro jest słynny... To go wszyscy znają. Ale widzę, że ty nie znasz. Ja znam. Bardzo ładnie wygląda. Ja nie znam. To sobie doczytaj. O jest, dobra. Już? Chcesz się popatrzeć? To nie, kogo wybieramy? Andruszkiewicz czy Soldić? Nie, Andruszkiewicz. Andruszkiewicz absolutnie. A czy ty widzisz u Andruszkiewicza tego... Właśnie tego ptaka, tak! Bo ja chciałem powiedzieć, palni go Andruszkiewicz, ale ten ptak nieszczęsny, Chryste, Panie. Co on oni umiera. Zrobili? On umiera, to trzeba wezwać. On to już trzeba zdechł. Wezwać jakieś służby. On już zdechł, on został... Komu się zgłasza ledwo żyjącego orła przetrzymywanego przez polityka? Minister Andruszkiewicz zamęczył ptaka. A nie wiem, czy pamiętacie, ale naszym sponsorem jest Empik Go. Ale gdybyście chcieli być czasami offline'owi, to możecie iść do Empiku i kupić
książkę. Pokaż ją. I dzisiaj będziemy też lokować książkę. Otóż... Musiałbym wylokować, a ja bym chciał przeczytać. To jest ta różnica. Jest książka Messi kontra Ronaldo. Messi versus Ronaldo. I to nie jest książka taka dla dzieci, w sensie, że jeden dobrze grał i drugi dobrze grał, tylko, zobacz, Messi Ronaldo nie jest biografią wybitnych piłkarzy. To próba ukazania okoliczności, które sprawiły, że dwaj geniusze futbolu odmienili światowy sport. Autorzy, uznani dziennikarze sportowi, przedstawiają mechanizmy rządzące nowoczesną piłką nożną i tworzą studium władzy, bogactwa i wpływów w świecie tej dyscypliny. Pokaż. Oparta na analizach dokumentów i niezliczonych rozmowach z ludźmi sportu i biznesu, szefami klubów, agentami, piłkarzami, trenerami, książka prezentuje galaktykę, którą ci ludzie wspólnie tworzyli. Dobrze, to ja wam powiem tylko tyle. Jeśli chcecie przeczytać okładkę, czyli tylko tyle co Stanowski, to nie musicie kupić książkę. Jakbyście się chcieli dowiedzieć chamem, czegoś więcej, to kupcie. Jesteś chamem po prostu. Już mam dosyć tego. Cześć. Cieszę się, że wyjeżdżam.